zbyt gorąco. O Jezus, jak gorąco. Milion stopni, a to są moje nowe włosy. Uważam, że wyglądają zajebiście. Naprawdę uważam, że wyszły super. No to pewnie się spłuczą, ale mam nadzieję, że jak najdłużej takie zostaną. To jest szybkie przejście z zimy do lata. Matching outfits. Serio. Wybrałyśmy się dzisiaj do... Możemy iść. Wybrałyśmy się dzisiaj do centrum, pójść na spacer, self-care, mindfulness, hashtag. Ostatnie dwa dni w ogóle nic nie nagrywałam, dlatego że... Tak, panowie robotnicy, pozdrawiam serdecznie. Nic nie nagrywałam, ale to wam wyjaśnię wszystko w domu. To były dwa dosyć niefajne dni. Ale wyjaśnię wam, co wyskoczyło i w ogóle co się działo później. Teraz będziecie mieli troszeczkę ładnych widoczków z Gdańska. Oczywiście jest czerwiec, początek czerwca, już jest pełno ludzi. A ja przyszłam wreszcie wykończyć kliszę w aparacie i chcę się przeprosić z moim lomo aparatem po to, żeby zrobić trochę double exposure z podwójnych ekspozycji. To zawsze brzmi chujowo po polsku. No dobra, my idziemy coś zjeść, a wy się rozkoszujcie widokami Gdańska. Moi drodzy, wróciłam do domu. Spacer był krótki, ale bardzo intensywny. Oj, tak, jestem zmęczona. Jest tak gorąco, to głównie przez ten upał. Ale potrzebowałam tego, potrzebowałam wyjść, porobić kilka zdjęć. Po prostu oderwać się od rzeczywistości, od wszystkiego wokół. Teraz będę musiała zacząć się uczyć niedługo. Ale to anatomia, wszystko będzie dobrze. Trzymajcie kciuki, bo w niedzielę mam duże zaliczenia z anatomii. No a teraz obiecałam wam, że opowiem wam, co się stało w ogóle i czemu nie nagrywałam przez dwa dni. Otóż miałam naprawdę bardzo, bardzo zły nastrój, ponieważ ci, co znają mnie dłużej, wiedzą, że borykam się z kilkoma przypadłościami, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, które no, nie ułatwiają mi funkcjonowania w normalnym świecie, nie ułatwiają w sumie niczego. No i dowiedziałam się przedwczoraj, że będę musiała być hospitalizowana. Brzmi to strasznie. Tak, dla mnie też to brzmi strasznie. Moją nadzieją jest to, że uda mi się może dostać na oddział dzienny, czyli będę mogła spać u siebie w domu, a nie spędzać tam. Co po prostu, no przeraża mnie to okropnie, ale zostało uznane, iż tak będzie najlepiej w obecnej sytuacji. I no, czułam się strasznie, nie docierało to do mnie. Nie miałam ochoty na nic, nie chciałam nic robić, dlatego też nawet nie brałam kamery przez te ostatnie dwa dni. No, to tak. No ale nawet nie znam za bardzo żadnych terminów, ani niczego, bo muszę tam dopiero zadzwonić, umówić się, pójść, ogarnąć papierologię i tak dalej, bo to na NFZ, więc różnie bywa na NFZ. No. Ale jeszcze nie znam żadnych szczegółów, na pewno wam powiem, bo to będzie pewnie, to spowoduje pewnie przerwę tutaj na kanale. Wątpię, że będę miała czas, żeby coś nagrać, chyba że nie wiem, wieczorami. Nie mam pojęcia, jak wygląda na przykład oddział dzienny, bo no to, że nie będę mogła na oddziale całodobowym nic robić, to akurat już wiem, ale... Nie wiem, jak wygląda to na oddziale dziennym i skupiam się na tym, bo bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby to nie był całodobowy ośrodek. No, więc czułam się jak gówno.
przez ostatnie dwa dni, dlatego wyszło jak wyszło. Potrzebowałam tego spaceru, potrzebowałam wziąć trochę oddechu. Co prawda, no, ugotowałam się. Wiecie, jaka ja jestem blada. Po prostu przyciągałam słońce jak jasna cholera. Mimo faktu, że białe niby nie absorbuje światła, tylko je odbija. W przypadku skóry to gówno, prawda? Czekając na autobus weszłam do Tigera. W ogóle historia jest taka, że na AliExpress znalazłam sobie opakowanie, znaczy pudełka takie z obcinaczką na taśmy washi i bardzo chciałam to zamówić, ale okazało się, że przesyłka kosztuje ponad 50 zł, więc to mi się w ogóle nie opłaca. No i dzisiaj czekając na autobus weszłam do Tigera i znalazłam dokładnie takie same, po 4 zł. Wygląda to tak. Tutaj są nożyki, układa się tu kilka rolek, 3-4, nie wiem ile tu wejdzie. Mam takie dwa, one się stakują jeden na drugi. No bez woreczku byłoby im łatwiej, ale one się ustawia jeden na drugim i one były na dziale za 4 zł. Więc no wygrałam bardzo dużo tym zakupem. Nie będę musiała a czekać miesiąca, b przepłacać, więc to jest win-win sytuacja. Dorwałam jeszcze nowy szkicownik, dlatego że mój biały już się powoli kończy. Wolę mieć jeden w zapasie, więc mam szkicownik. Bardzo lubię te szkicowniki z Tigera. Cena jest całkiem. Ten kosztował dychę, więc cena jest całkiem i papier jest całkiem, więc na moje potrzeby jest wystarczający. Dobra, moi mili. Idę odpoczywać trochę. Idę odpoczywać od tego gorąca. No. Do następnego. Wybieram się właśnie odebrać film z wywołania. Tak, światło najlepsze na klatce schodowej. To będzie dzisiaj moje jedyne wyjście z domu. Dzisiaj mi się absolutnie nie chce. Pokażę wam potem zdjęcia. No i muszę się zacząć uczyć na zaliczenie. Tyle tego, a tak mało mi się chce.